wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was oczywiście na pogadankowy film, jak już pewnie się domyślacie. Głównie tutaj nagrywam tak zwane pogadanki. Dzisiaj będzie to pogadanka z cyklu Moje plany na najbliższą porę roku. Jesień, powiem Wam, że jest taką porą roku dość mocno specyficzną, bo dla mnie jest ona podzielona na takie dwie części. Ta przyjemna jesień, kiedy świat wygląda pięknie, kolorowo, kiedy świeci słońce, kiedy gdzieś tam człowiek zachwyca się tymi zmianami widocznymi w zasadzie gołym okiem, kiedy, nie wiem, no można obserwować na niebie odlatujące ptaki, czy, nie wiem, wykorzystywać dary jesieni typu kasztany, żołędzie i robić z dzieciakami jakieś różne artystyczne czary-mary. Ale jest też ta troszeczkę gorsza część jesieni, ta już idąca w kierunku zimy, kiedy jest niestety szaro, deszczowo, zimno, no i kiedy ten dzień no, trwa niestety parę godzin. Jeszcze tym bardziej, kiedy jest mgliście właśnie i bardzo pochmurno, to w zasadzie my tego dnia nie czujemy. Brakuje wtedy słońca i tej osławionej witaminki D, ale taki mamy klimat. Każda pora roku rządzi się swoimi prawami i ja cały czas trzymam się tego, że z każdej pory roku naprawdę trzeba korzystać. Nie zaszywajmy się w domu, nie zaszywajmy się pod kocem, tylko korzystajmy. Ja patrzę na to teraz w ten sposób, że po tych takich intensywnych letnich dniach, kiedy jednak dużo czasu spędzało się na dworze, teraz śmiało można poleniuchować, poczytać książki, pooglądać seriale, wiecie, bez takich wyrzutów sumienia, że hello, no jest ładna pogoda, to po co siedzieć w domu? Teraz właśnie śmiało można sobie powiedzieć hello, jest brzydka pogoda, posiedźmy w domu, zróbmy sobie maraton, nie wiem, Harry'ego Pottera, Władcy Pierścieni, czy cokolwiek innego lubicie. Ja akurat i jedną i drugą serię bardzo, bardzo lubię. I może przejdźmy do konkretów. Ja oczywiście mam kawcie w kubku męża, ale męża nie ma, zatem mogę mu śmiało podkradać. I tak, pierwszy taki punkt, jeśli chodzi o jesień, to oczywiście ogarnięcie urodzin dla Lilianki, która 7 października będzie miała taką małą imprezkę urodzinową, małą, nie małą, bo zgaduję, że tych osób 30 w sumie będzie, ale jakby takie są uroki kulkowych zabaw, kiedy spotykają się dzieciaki, kiedy przychodzą też rodzice, kiedy, wiecie, ja nie martwię się, że na przykład w domu został bałagan po pieczeniu czy tam po szykowaniu jakichś przekąsek, dzieciaki mogą się śmiało pobawić, a rodzice po prostu, wiecie, usiąść, pogadać, powymieniać się czymś tam. To jest super okazja, zwłaszcza jeśli na przykład ta ekipa rodziców się nie zna, bo nie wiem, no wydaje mi się, że to szczególnie w dużych miastach widać, kiedy ludzie mieszkają niby na tym samym osiedlu, ale po prostu się nie znają, więc to jest idealny czas, żeby się poznać, pogadać, nawet, wiecie, powymieniać jakąś tam opinią odnośnie przedszkola, odnośnie pogody, odnośnie tego, czy problemem jest ubrać dziecko jesienią, bo wiecie, no z rana to mroźne, ale potem jednak wychodzi słońce, to jest ciepło, więc dla mnie to jest fajne. Ja w ogóle tak się śmieję, że wiecie, często tworzy się taka loża szyderców, kiedy zbiorą się matki i tam robią... To jest oczywiście taki żarcik. Ale no, ja tak się po prostu śmieję i jeśli ktoś mnie zna i jakby czuje moje poczucie humoru, to myślę, że to zrozumie, bo też wiem, że nie każde poczucie humoru czuje i ja powiem Wam, że już tyle razy się nacięłam, rzucając jakiś żart i ludzie czasem odbierają to śmiertelnie poważnie i nie chce mi się tłumaczyć jakby zawiłości mojego dowcipu. Więc przy wielu osobach po prostu wolę być taka, wiecie, kij w 4 literach, ale święty spokój. Tutaj też szykuję na jesień takie 3 projekty. Pierwszy projekt związany jest z wypadem, ale jeszcze nie chcę mówić gdzie i kiedy i w jakim składzie. W każdym razie przyszło mi to do głowy, nie wiem, ze 3 dni temu i jakby poczyniłam już pewne kroki, żeby to zrealizować, bo
Zauważyłam, że kiedy pomysł jest tylko pomysłem, to ja gdzieś tam macham ręką potem i go olewam, ale kiedy zaczynam coś robić w tym kierunku, to jednak zwykle potem pomysł udaje się dopiąć i zrealizować. Przykład, wyjazd do Warszawy na te targi książki, kiedy ja właśnie zapytałam, czy będzie opieka. Moja siostra wzięła sobie akurat na ten dzień wolny, więc ja już wiedziałam, że skoro coś zostało poczynione, ja już jakby wkręciłam do tego inne osoby, no to nie ma teraz opcji, żeby się wycofać. Trzeba pomysł doprowadzić do końca. Więc tutaj też już pewne kroki zostały poczynione. Drugi projekt będzie takim projektem kreatywnym i tutaj w sumie, czy uda mi się go zrealizować, dużo zależy od pewnej osoby, czy ona da mi zielone światło, czy nie. Ja jestem osobą, która uwielbia tego typu rzeczy, lubię coś tam dłubać, wymyślać, kombinować, planować i potem to robić. Często jest dosyć kiepskie, bo wiecie, na przykład kiedy mam stertę prania i mam pomysł jakiś kreatywny do zrobienia, to jednak częściej wygrywa ten pomysł kreatywny. Ale no już taka ta moja osobowość dziwna, specyficzna. I jeszcze mam trzeci projekt do zrealizowania, ale może to też jest w kierunku tych kreatywnych, ale to może nie będę Was jeszcze wprowadzać w szczegóły, dopóki, no bo tutaj mam w zasadzie najmniej rzeczy takich ogarniętych, więc nie chcę też za bardzo tutaj, wiecie, mówić, obiecywać. Tylko ja sobie, wiecie, uporządkuję głowę, uporządkuję myśli i myślę, że potem jak coś będę Was na bieżąco informować, co i jak. Kolejną taką rzeczą, być może późno troszeczkę o tym pomyślałam, w każdym razie któregoś dnia naszła mnie taka refleksja, że fajnie by było popracować nad takimi wartościowymi weekendami. Wartościowymi pod tym kątem, że my spędzamy te weekendy rodzinnie, nie na zasadzie... Cześć! Wiecie, nie na zasadzie, że dobra dziewczyny, włączymy Wam bajkę, wybieracie Hotel Transylwania czy Uniwersytet Potworny, bo tutaj mama idzie, wiecie, ogarniać pranie czy tam jakieś gotowanie, tata idzie kosić trawę, tylko chciałabym, żeby te weekendy były faktycznie takie rodzinne, kiedy my coś razem robimy. Wiadomo, to też nie będzie tak, że my przez bity cały dzień od godziny, nie wiem, 7 rano do godziny 7 wieczorem będziemy coś tam kombinować, tylko raczej chciałabym wygospodarować powiedzmy te 3 godziny, te 4 godziny i coś wtedy fajnego wspólnie zrobić. I tutaj tak może Wam powiem, że nawet zastanawiałam się, co tym moim dziewczynom zaoferować, bo ani Olsztyn, ani Szczytno, umówmy się, nie są miastami typu Warszawa, gdzie naprawdę jest cała masa atrakcji dla dzieci. Zarówno takich na zewnątrz, jak i w środku, takie rzeczy mocno rozwijające. Tutaj troszeczkę mi brakuje tej różnorodności i wiecie co, ja się tak troszeczkę śmieję, ale czasem pojawiają się takie pytania na różnych grupach, gdzie pójść z dzieckiem w Olsztynie i dużo osób pisze nigdzie, tu nic nie ma, tu są wieczne rozkopy pod tramwaje, których nikt tak naprawdę nie potrzebuje. I ja tutaj nie chcę też być taka okrutna i powiedzieć, że nic nie ma, no bo powiedzmy, że coś tam jest. Jest to Muzeum Przyrody, jest planetarium, jest Teatr Lalek, czy tam te kulki, ale no właśnie brakuje czegoś takiego, bym powiedziała, rozwijającego, tak jak no jest ten Centrum Nauki Kopernik, jest Kosmos Muzeum. Coś jeszcze jest takiego dla dzieci, nie podam Wam teraz nazwy, ale tak jak sobie przeglądałam, jest nawet Biedronka dla dzieci, gdzie dzieci uczą się robić zakupy i poznają wartość pieniądza, więc tych atrakcji tak naprawdę nie brakuje. Okej, tutaj też może nie ma co porównywać może Warszawy z Olsztynem, ale naprawdę uważam, że fajnie byłoby postawić na coś takiego właśnie uczącego przez zabawę, może o tak. No ja właśnie pamiętam, jak my byliśmy w tej Gdyni i tam byliśmy w tym Centrum Nauki Eksperyment, gdzie niby dziecko miało się tam czegoś nauczyć i być może tam troszeczkę starsze dzieci faktycznie wyciągały jakieś tam naukowe wnioski, ale to było też takie dosyć ciekawe miejsce, żeby po prostu się trochę pobawić, żeby właśnie coś tam poodkrywać, powciskać, zobaczyć, jak coś zadziała. Ja widziałam, że na przykład dla Lili to było takie dosyć fascynujące, że na przykład, wiecie, wodą można przepchnąć piłeczkę,
że można zrobić jakiś tam wir, czy nawet wiecie, to taka symulacja trzęsienia ziemi. No to było takie dosyć ciekawe. I myślę, wiecie co, tak jak Olsztyn jest no, miastem wojewódzkim, jest stolicą województwa, tak naprawdę tutaj mogliby bardziej postawić na różnorakie atrakcje, bo myślę, że inwestor by na tym zarobił, bo nawet wiecie, głupie wycieczki przedszkolno-szkolne. Zgaduję, że z całego województwa by przyjeżdżały, ale no jakby. Ja nie o tym tutaj też nie chcę krytykować, ale no taką mam, czasem łapię się tak na tym, że rozumiem ludzi, którzy piszą takie dosyć mocno szczere komentarze, że no widać te braki, szczególnie właśnie kiedy nie ma pogody, kiedy człowiek chciałby gdzieś się wybrać z tym dzieciakiem, no że wtedy jednak tych atrakcji tycio brakuje. Co jeszcze bym chciała? Chciałabym w związku z tym, że już pogoda raczej na to pozwoli, wrócić na kwasy, wrócić do takiej troszeczkę konkretniejszej pielęgnacji twarzy, bo ja faktycznie widziałam, że no te zabiegi salonowe robią robotę, że być może trzeba trochę wydać, ale jakby jest to warte. No i tak zastanawiam się właśnie. Wątpię, że będę jeździła do tego samego miejsca, do którego jeździłam wcześniej, z racji tego, że no, odstrasza mnie jednak trochę ta odległość, więc być może wrócę do salonu, do którego jeszcze wcześniej chodziłam, bo tam też były i bardzo sympatyczne dziewczyny i naprawdę dosyć wysoki poziom, więc no chyba czas się przeprosić z tymi zabiegami i po prostu na nie wrócić. Tak samo muszę się przeprosić z książkami, bo widzę, że jednak gdzieś tam za bardzo odlatuję, w takim sensie, że mam coraz częściej problem, żeby się skupić na jednej rzeczy i mi książki, uwierzcie, pomagały jakoś tak wrócić na ziemię, skupić się, przede wszystkim odbodźcować, tak wyciszyć i ja po przeczytaniu nawet tych paru stron książki czułam się właśnie taka spokojna. Więc chyba czas najwyższy wrócić do tego, tym bardziej, że ja wiem, że w najbliższych tygodniach, teraz też na te moje projekty, będę miała dużo różnych bodźców, po prostu gonitwę myśli, więc fajnie jest się skupić. Myślę, że właśnie przeproszę się z książkami i póki co przeczytałam tych książek 25, więc wydaje mi się, że wynik całkiem spoko. Mam dużo książek swoich, mam też dwie książki z biblioteki. Czaję się jeszcze na książkę pani Witkiewicz, która została zekranizowana i ma wejść do kina, więc wiecie, najpierw chciałabym się zapoznać z tą historią tak książkowo, żeby potem porównać. Chociaż czasem bywa to, powiem wam, takie średnie, bo czytałam wcześniej książkę Harlana Cobena Schronienie i teraz oglądamy serial. Też Schronienie właśnie na podstawie tej książki i ja widzę po prostu te różnice, widzę jakieś tam niedociągnięcia, rzeczy, które nie zostały dopięte, które zostały przemienione i aż mnie po prostu tak wykręca w środku, więc może czasem faktycznie lepiej jest nie znać książki oryginalnej, żeby właśnie w trakcie seansu nie mieć takiego, wiecie, że jak oni mogli. Nie mam tego jakoś może szczególnie często, na przykład, nie wiem, jak czytałam 50 twarzy Greya, to tam, jak były jakieś różnice, to jakoś tak to nie bolało, był też Zmierzch, też jakoś tak nie bolało, ale właśnie przy tej książce, która generalnie była bardzo, no taką okej książką, tak serial gdzieś tam odpływa, no widać po prostu, że dużo rzeczy trzeba było nawet zmienić może z tego względu, że jakoś no, te lata upłynęły i no, pewnie ta ekranizacja też jakoś musiała pasować do tego, co mamy teraz. Musiała, tak wiecie, iść z biegiem czasu. Nie będę już tutaj może się nad tym za bardzo rozwodzić. Kolejna rzecz to też oczyszczanie, ciąg dalszy oczyszczania, bo zaczęłam oczyszczać przestrzeń, dom z różnych rzeczy już wcześniej, parę miesięcy wcześniej. Dużo rzeczy zaczęłam wystawiać, jakieś tam pieniądze udało mi się zgromadzić, które poszły. Przewaliłam na głupoty. Ale jeszcze no, są takie rzeczy, które mi zalegają. Z pewnymi rzeczami też się hamuję, no bo tak
Myślę sobie, nie wiem jak ta pogoda, więc jeszcze może nie szalejmy, jeszcze przyjdzie czas, więc gdzieś tam nie robię takich konkretniejszych przemian w szufladkach dziewczyn, ale no myślę, że październik już tak daje mi te nieśmiałe sygnały, że pora zamknąć ten etap i po prostu pozbyć się rzeczy. Widzę też, że pewne rzeczy nie chcą się sprzedać, więc stwierdziłam, że może fajnie by było po prostu wystawić je na jakichś takich grupach, typu wiecie, wymienię za jakiś tam musik, za coś słodkiego, za jakąś kawkę, bo no to też jakiś tam zysk, tak? Nie wyjdę, nie będę o na minusie. No więc tak myślę, że może to też będzie całkiem dobre rozwiązanie. Kolejny taki punkcik to jest podkręcenie oszczędzania, może troszeczkę zmiana stylu życia. O tym już Wam na pewno wspominałam w którymś vlogu, że mamy swój cel, który chcielibyśmy zrealizować i no, wiąże się to też z pewnymi zmianami, z pewnymi oszczędnościami, może z ograniczeniem pewnych rzeczy. Mam nadzieję, że jakoś to tak pójdzie, bo no, mega się nakręciłam po prostu na rozbudowę naszego domu, tym bardziej po naszych weekendowych rozmowach, kiedy no ja po prostu, wiecie, żyłam tym, po prostu wyobrażałam sobie, jak to będzie najpierw kiepsko, bo zwykle remonty i budowy to jest coś, co irytuje człowieka, zwłaszcza jak coś się tam przeciąga, tu ktoś nie dotrzymuje słowa, tam coś tam, wiecie, poszło nie tak, ale też potem wiem, że będzie po prostu fantastycznie. Tak, tak właśnie myślę. I co? I jeszcze taka jedna... A, w ogóle jeszcze z tym oszczędzaniem. Generalnie o tym powinien powstać oddzielny film. Może kiedyś gdzieś tam się zmobilizuję i nagram. Bo czytałam ostatnio taką dosyć ciekawą rzecz, że jedna kawa na mieście tak naprawdę nie zrujnuje naszego budżetu. I to jest prawda, bo ja też właśnie rozmawiałam z moim mężem, jak robimy, czy wiecie, czy tak rezygnujemy ze wszystkiego, po prostu odcinamy, zakręcamy kureczek, ale właśnie no, mój mąż też mi powiedział, że takie życie dosyć szybko nas zmęczy, że, bo wiecie, no, coś tam nawet po drodze może pójść nie tak i my na przykład będziemy mieć świadomość, nie wiem, straconego roku, gdzie po prostu żyliśmy jak takie szczurki, więc no tutaj znowu pojawia się ten słynny złoty umiar, że jednak trzeba wiedzieć, z czego można zrezygnować, z czego można się obejść, ale też tak jakby nie rezygnować w pełni z życia. Więc no, tego muszę się trzymać. Właśnie, tutaj też taki mój nieśmiały pomysł, tylko no wiecie, jak to jest z pomysłami właśnie. Czasem ich realizacja jest trudna, czasem okazuje się niemożliwa, czasem gdzieś tam przyciąga się dosyć mocno w czasie. Chciałabym w końcu nagrać film z moim mężem. Początkowo myślałam właśnie o jakimś takim tagu małżeńskim, może coś takiego, a potem pomyślałam, że może właśnie takie, wiecie, spojrzenie męskie i damskie na jakiś tam problem. Nie wiem tylko na jaki problem mogłoby być to spojrzenie. Potem myślałam o jakimś takim, wiecie, Q&A-u, że ludzie zadawaliby pytania, tylko też widzę, że ludzie nie chcą za bardzo zadawać pytań, więc wiecie, takie robienie na przykład filmu pod dosłownie 2 albo 3 pytania. Obstawiam, że gdybym, wiecie, wrzuciła to okienko do zadawania anonimowych pytań, to tych pytań byłaby po prostu setka, oczywiście mnóstwo takich no poniżej poziomu, ale nie chcę tego robić, bo nie chcę się też denerwować, wiecie? Ja w ogóle skasowałam tą aplikację, bo już Wam mówiłam, że no co można, to można, ale widzę, że niektórych ludzi gdzieś tam ponosi. I tak żałuję, że ludzie nie mają takiej, wiecie, odwagi, żeby po prostu zapytać o rzeczy, które gdzieś tam ich męczą. Bo skoro nie zadają tak po prostu pod swoim imieniem, nazwiskiem, pod swoim zdjęciem, no to jednak znaczy, że sami wiedzą, że coś tam z tym pytaniem jest nie tak i brakuje im chyba po prostu odwagi. Ale nie będę tutaj się, wiecie, wypowiadać dalej.
A więc no zobaczymy, bo widziałam, że parę osób nawet byłoby zainteresowanych takim filmem. Ale nie wiem, no jeszcze wszystko właśnie zależy, bo tak jak kiedyś pytałam właśnie Kuby, co by powiedział, to no, stwierdził, że musiałby najpierw chyba zobaczyć dokładnie o co chodzi i wtedy podjąłby decyzję, bo że tak z marszu to raczej nie bardzo. Co jeszcze? Chciałabym w ogóle spotkać się z ludźmi znowu, bo tak staram się bardziej stawiać też na te kontakty z ludźmi, bo sama zauważyłam, że kiedy otaczam się fajnymi osobami, z którymi mam kontakt, to mnie samej lepiej się żyje. Po prostu jest tak przyjemniej, człowiek może gdzieś tam się wyżalić, tu się pośmiać, tu czymś tam podzielić, nawet wiecie, powymieniać jakimiś takimi głupimi, znaczy głupimi, przydatnymi informacjami na zasadzie, wiecie, kupić firany, a gdzie najtaniej wymienię butlę do saturatora. To są niby takie drobiazgi, ale tak wiecie, coś wnoszą. Więc w ogóle gdzieś tam z tyłu głowy mam takiego, wiecie, koleżeńskiego śledzika, że może fajnie by było coś takiego zorganizować, właśnie posiedzieć z ludźmi tak luźno. Ale też fajnie by było właśnie się przyjechać do naszych znajomych, którzy gdzieś tam mieszkają dalej, typu właśnie Grodzisk, typu właśnie Łódź. No zobaczymy, no to jest wszystko kwestia jakiejś tam organizacji, czasu. Ale no jestem takiej, wiecie co, dobrej myśli. Teraz jak to nagrywam, to jestem takiej dobrej myśli, że się uda, bo dużo zależy właśnie od naszych chęci. I jeszcze tak Wam powiem, że chciałabym, bo tak też rozmawiałam z moim mężem w trakcie tego naszego wypadu, że fajnie by było tak chociaż raz na kwartał wybrać się gdzieś tylko we dwoje, bez dzieci. Nawet nie to, że wybrać się, pobyć po prostu tylko we dwoje, bez dzieci. Nawet już pytałam mojego taty, czy byłaby taka opcja, żeby on raz na te 3 miesiące zabierał dziewczyny do siebie, ale tutaj chyba nie będzie żadnego problemu. I wiecie, i nawet tak usiąść z tym swoim mężem, nasypać sobie jakieś tam chipsiki, krakersiki, paluszki, otworzyć wino czy tam piwko i obejrzeć sobie Park Jurajski tak od pierwszej części i obejrzeć wszystkie 6, chyba 6 ich jest, tak mi się wydaje. I tak nie stresować się, nic nie musieć, po prostu rozwalić się, jak pasztetowa na słońcu, i poglądać sobie te filmy. Fajnie by było, nie? No ale zobaczymy, no może gdzieś tam się uda. I ostatni taki mój punkcik to dokończenie scrapbooka, bo ja mam takie w sumie takie fazy, że dłubię przy tym, potem nie dłubię. Ale gdzieś tam, wiecie, jak za każdym razem spojrzę w stronę tego scrapbooka, to ja wiem, że no fajnie by było w końcu go dokończyć, bo mam wszelakie materiały, mam zdjęcia, tylko no właśnie brakuje mi tego zrywu. Najlepiej kręci mi się to przy wieczorem, kiedy dziewczyny już śpią, bo dziewczyny zawsze chcą pomagać, za każdym razem chcą pomagać, tam wycinać te zdjęcia i tak dalej. I momentami to jest super, na przykład fajnie by było zrobić taki, wiecie, kolaż, że one by tam wszystko przygotowały, ja bym coś tam im pomogła, ale myślę, że też, ale też ja mam taką potrzebę, wiecie co, zrobienia tego samodzielnie. No czasem mam coś takiego, bo wiem, że sama zrobię po prostu najlepiej. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale podobno człowiek czasem się uczy, że już nie ma co, że warto oddelegować jakieś zadanie, że warto się zadaniem podzielić, nawet jeśli to nie jest do końca tak jak w naszej głowie, to bardziej skupić się na tej przyjemności tego wspólnie spędzonego czasu. I to jest piękne takie w teorii, ale wiecie, jak już mamy coś tak głęboko zakorzenione, to tak ciężko jest wyzbyć się tej cechy, tego naszego przyzwyczajenia. Warto oczywiście pracować, ale no ja wiem, że to czasem jest bardzo, bardzo trudne. Ostatnio właśnie też tak nawiedziła mnie pewna refleksja, że ja za mało jestem uczepiona dnia dzisiejszego, chwili obecnej, że ostatnio gdzieś tam zaczęłam odlatywać bardzo w kierunku przyszłości, że tak lubię mieć dużo rzeczy pod kontrolą, że to mi właśnie daje takie poczucie bezpieczeństwa, że ja kontroluję możliwie dużo rzeczy
Tylko, że właśnie przez to ja potem jestem przeorana, kiedy już na przykład dochodzi do czegoś tam, jestem przeorana, gdzieś tam jeszcze towarzyszy mi stres i nie czerpię radości. Też potem łapię się na tym, że kurczę, tyle dni minęło, jakby od początku mojego planowania do tego czegoś i tak jakby te dni mi się rozmyły i nie było właśnie tej radości, że był ten dzień. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I no właśnie, muszę bardziej chwycić się tego tutaj, tego teraz, tej chwili obecnej. Nie wiem, czy to po prostu właśnie przez to, że zbliżają się pewne wydarzenia i ja wiem, że jeśli ja nad tym nie zapanuję, to raczej nikt nad tym nie zapanuje. Ale no to jest słabe. No ja mam taką świadomość właśnie. Nie wiem, czy to przez to właśnie, że są dziewczyny i tak dużo rzeczy chcę ogarnąć i zapanować nad tym. Wiem też niestety, że nawiążę do tych świąt, że przy okazji świąt ja będę musiała myśleć też za inną osobę i myślę w sumie już teraz, gdzie ja tak naprawdę nie powinnam o tym myśleć, ale mam tą świadomość, że no, że jeśli ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. I to jest momentami bardzo, bardzo męczące, takie branie po prostu na swoje barki odpowiedzialności za bieg wydarzeń, za jakieś tam przygotowania, ale też za innych ludzi. Także, dobra, tym jakże optymistycznym akcentem ja skończę już może gadać, bo i tak myślę, że wyszło tego dosyć dużo. Jeszcze tak tylko podsumowując, generalnie nie nakręcam się na jakieś, wiecie, rzeczy, które mam zrobić w konkretnym terminie. Daję sobie po prostu jesień na spotkania z ludźmi, na cieszenie się chwilą obecną, na te moje projekty, na te wartościowe rodzinne weekendy, które myślę, że bardzo fajnie nam zrobią, na książki, na pielęgnację, ale też na takie skupienie się na sobie i właśnie na takie wyciszenie się. Czasu jest dużo, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że całkiem spoko. W każdym razie żegnam się z Wami. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.